bez wiary nie ma nic. Dlatego czym jest w ogóle ta wiara? I jak to się łączy w ogóle z pokutą? Jakie to ma znaczenie tak naprawdę dla nas? Dzień dobry kochani, Łukasz Dorożała z tej strony. Witam was serdecznie na kanale Chrześcijaństwo bez tabu. I dzisiaj bym chciał w sumie dogłębniej poruszyć jeden temat. Mianowicie ostatnio wrzucałem na temat pokuty krótkie wideo, które tam właściwie nagrałem na tapczanie, leżąc sobie. A chciałbym troszeczkę temat zgłębić, ponieważ temat pokuty łączy się z tematem wiary. Tak jak apostoł Paweł to wspomina, pierwszym fundamentem nauki chrześcijańskiej jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga. To są jakby dwa różne tematy, można by rzec, aczkolwiek one są siostrzane. Nie da się zmieniać myślenia, nie zmieniając przekonań, mówiąc prosto, tak? Więc jeżeli ktoś mówi, że pokutuje, a w nic nie wierzy, jakby to jest niemożliwe do wykonania, dlatego to jest połączone. Chciałbym tematem wiary się troszeczkę zająć, bo dla wielu wiara jest jakby tylko samym, można by to powiedzieć, uznaniem czegoś, że coś istnieje i to wszystko. Nie do końca tak to Pismo Święte objawia. Wszystko, co otrzymujemy od Boga, wszystko, co bierzemy, bardziej by to pasowało, bo Bóg już wszystko nam dał, jakby umożliwił wzięcie, tak? Tym, że Chrystus za nas zmarł i zmartwychwstał. Możemy, że tak powiem, wejść w te sprawy z łaski przez wiarę. I tu jest właśnie ten główny szkopuł. Z łaski przez wiarę. Wielokrotnie słyszę, jak wielu kaznodziei używa zwrotu, że przyjdź, wejść za darmo. W pewnym stopniu to jest za darmo, ponieważ nikt tak naprawdę się nad tym nie natrudził, ani nie dźwigał tego krzyża Chrystusowego, ani nikt tych za te grzechy nie zapłacił, za które Jezus zapłacił własną krwią. Aczkolwiek jak ja osobiście słyszę za darmo, to znaczy, że to jest coś, gdzie sobie mogę po prostu przyjść i chcę wziąć. I jakby to wszystko, nie? Ale jak wczytujemy się w słowa Pisma Świętego, mamy taki fajny werset. List do Efezjan, 2:8-9. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Przez wiarę. To jest słowo klucz. Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. To co jeśli tej wiary nie ma, tak? No na logikę nie ma zbawienia. Więc myślę, że mówienie tak stricte, że coś jest za darmo, może troszeczkę mylić ludziom. Jeżeli ktoś nie zna tematu, to może być to mylące. Dlatego ja osobiście jakby nie używam tego zwrotu, bo ono troszeczkę myli ludziom zrozumienie tematu. Hebrajczyków 6:11-12. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca, abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy, kolejny raz, przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Czyli po raz kolejny w Piśmie Świętym powiedziane jest, że przez wiarę dziedziczysz obietnicę. Nie za darmo, jakby nie bez niczego. Jest jakiś, można by to powiedzieć, warunek, aby te obietnice odziedziczyć, je przyjąć, tak? I tym warunkiem jest wiara. Rzymian 3:28. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. Po raz kolejny. I jest ogólnie tego mnóstwo. Dzieje 26:16-18. I to mówi Jezus, gdy ukazał się Pawłowi. Nie. Wtedy jeszcze Saulowi. Podnieś się, stań na nogi, bo ukazałem się Tobie, żeby ustanowić Cię sługą i świadkiem zarówno tych rzeczy, które widziałeś, jak i innych, w których Ci się objawię. Wybawię Cię od tego ludu i od pogan, do których Cię teraz posyłam. I tu jest werset kluczowy. Dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie, czyli Jezusa. No dobrze, no to teraz mamy tutaj pokazane, że tak naprawdę wszystko,
cokolwiek od Boga możemy wziąć i przyjąć do siebie, jest przez wiarę. Czyli nie, jakby nie w zrozumieniu ludzkim za darmo, tak jak to wielokrotnie słyszymy, niestety. Bo dużo ludzi właśnie później przychodzi na spotkanie, myśląc, że a za darmo se wezmę i pójdę. A tu się okazuje, że przez wiarę. Bez wiary nie ma nic. Dlatego czym jest w ogóle ta wiara? I jak to się łączy w ogóle z pokutą? Jakie to ma znaczenie tak naprawdę dla nas? Hebrajczyków 11:1. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. W innych tłumaczeniach, na przykład warszawsko-praska, wierzyć zaś to znaczy być pewnym, że się otrzyma to, czego się oczekuje. Brytyjska. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I jak sobie weźmiemy słownik grecki, to słowo, które tu jest użyte jako ta podstawa, ta pewność, to jest hypostasis. I można powiedzieć, że to ma kilka znaczeń, dlatego tutaj różnie to tłumaczą. Z jednej strony jest to miejsce położenia określone jako fundament, podstawa czegoś. Czyli coś, na czym się, można powiedzieć, opiera coś, tak? I w odniesieniu do ludzkiego podejścia jest to niezłomność, stanowczość, zaufanie i pewność. To się odnosi do tego słowa, tak? Że to w tym jest wiara. Więc skoro wiara jest tłumaczona jako pewność, niezłomność, zaufanie, stanowczość jest fundamentalna, to zauważcie teraz, spróbujcie to odnieść do własnych przekonań. Czy do danych tematów, które wiemy, że otrzymaliśmy z, że tak powiem, wraz z niebieskim dziedzictwem od Chrystusa, czy faktycznie mamy tą niezłomność w przekonaniu? Czy mamy tą stanowczość? Czy mamy tę pewność? Bo wielokrotnie ja sam po sobie wiem i doświadczyłem tego mnóstwo razy, że mówiłem, że wierzę, ale tak naprawdę, kiedy zerknąłem na swoje serce, to tam nie było ani stanowczości, ani niezłomności, ani pewności, ani zaufania. Były nadzieje, były różnego rodzaju oczekiwania. I tak naprawdę wielokrotnie pojawiały się niepewności. Bardziej, czy na pewno, wątpliwości. Więc jak można nazwać, że coś nazwę coś wiarą, w sercu mam wątpliwości. Nie jestem do końca przekonany i nie czuję stanowczości w danym temacie, tak? Nie mam stanowczego przekonania o pewności czegoś, tak? I później się dziwimy, bo mówimy, że mamy wiarę, ale w praktyce tak naprawdę wielokrotnie jej nie mamy. I tu jest problem, ponieważ wszystko, cokolwiek wierzymy, cokolwiek robimy, tak? Z wiarą, przekonaniem, jest, można by to powiedzieć, takim moralnym kręgosłupem dla nas. Wielokrotnie to, że na przykład ktoś boryka się z problemem typu, nie wiem, depresja, niska samoocena, wiele różnych emocjonalnych zawahań, czy to na przykład jest człowiekiem wybuchowym, czy człowiekiem nadmiernie spokojnym. Zauważcie, że wiąże się to z wiarą. Wielu ludzi, którzy mają tego typu problemy i inne, o których nie wspominam tak naprawdę, bo tego jest mnóstwo, jest jeden wspólny mianownik tego wszystkiego. I ja to wiem po sobie, bo miałem też kiedyś depresję i 3 próby samobójcze. To jest pewność, że jest się kimś, bądź ma się coś. Czyli wiara. I tutaj wchodzi właśnie temat pokuty. Tak? Bo pokutę już w tym poprzednim odcinku wyjaśniłem, że to nie chodzi o odbębnienie jakiegoś rytuału, czy zrobienie 5 zdrowasiek, nie. Tu chodzi o zmianę sposobu myślenia. Więc jeżeli pokuta to zmiana sposobu myślenia, a ty jako człowiek na przykład borykasz się z problemem niskiej samooceny i masz jakieś podstawy, żeby sobie tak twierdzić, no to pokutą, tak, jest zmiana myślenia. Ale żeby zmienić myślenie, trzeba jeszcze uwierzyć. Czyli trzeba uwierzyć, że się teraz tej depresji nie ma, że jest się innym człowiekiem i to przychodzi wszystko przez pracę nad sobą, tak?
zmieniasz podejście, zmieniasz fundament, na którym się opierasz. Na przykład nie interesują cię już wtedy opinie ludzi, nie zastanawiasz się nad tym, kto co na twój temat myśli. To są takie, wiadomo, na gorąco teraz mówię. Nie zastanawiasz się, kto co teraz tam mówi i bierzesz swoją wartość z tego, co zrobi dla ciebie Chrystus, jeżeli mówimy tu z Bożej perspektywy. Opierasz się teraz na czymś innym. Czyli nie opierasz się teraz na tym, co ktoś ci kiedyś powiedział, na tym, co ty czujesz, bo to przestaje mieć wtedy znaczenie. Opierasz się na czym? Na Chrystusie. I wtedy, jak łączysz wiedzę z wiarą, tak, że wiesz o tym, że teraz sprawiedliwość twa jest z łaski przez wiarę, no to teraz z łaski przez wiarę na tym stajesz i opierasz się na tym. Wszystko może krzyczeć wokół. Twoje ciało będzie ci mówić, że tak nie jest. Twoja dusza będzie ci mówić, że tak nie jest. Ale tutaj mam swoje osobiste świadectwo właśnie na to. Ja jako chłopak tak naprawdę młody, jak urodził mi się pierwszy syn, to zauważyłem bardzo dużą, można powiedzieć, wyszło na jaw wiele rzeczy. Na przykład duże pokłady agresji, gniewu, którego wcześniej nie rozumiałem i nie wiedziałem w ogóle skąd się bierze. Po paru latach tak naprawdę podjąłem decyzję. To nie było oparte o tym, co ja czuję na ten temat, tylko ja podjąłem decyzję, że ja chcę mieć pokój i być opanowany. Mimo, że moja dusza reagowała odwrotnie i jakby nie miałem nic, co by wskazywało na to, że ja w ogóle posiadam to opanowanie, spokój i że mogę w ogóle ogarnąć ten temat, tak? Ale zdecydowałem i uwierzyłem, że mogę z łaski, przez wiarę wytworzyć w sobie to, czego chcę. I przez parę miesięcy, to nie był tydzień, nie był dwa, nie był miesiąc, nie było dwa miesiące, było, szczerze powiedziawszy, ponad pół roku lub nawet rok, dokładnie wiecie, nie liczyłem tego konkretnie, ale to było około pół roku, rok, typowo zmiany, jakby proces zmiany myślenia. Oparłem się na tym, co dla mnie zrobił Chrystus, uwierzyłem w to, że ja to mam i mimo, że nadal reagowałem jeszcze gniewem, nadal potrafiłem wybuchnąć i to okrutnie, tak bez przyczyny, na przykład na dzieci, tak? I nadal mnie to poruszało i nadal nic się nie działo, to ja jakby nie brałem tego pod uwagę, odpychałem to od siebie, usprawiedliwiony byłem, że tak powiem, w swoich oczach z wiary, nie przeżywałem tych problemów i po prostu dalej wierzyłem, jakby wyobrażając sobie siebie, przeżywając wewnętrznie to, że ja już osiągnąłem to, czego szukam. Więc można powiedzieć, dla niektórych to by było troszeczkę jak oszukiwanie się, bo tak moje ciało to odbierało, trzeba być szczerym, ale ja w tym nie ustępowałem. I zauważyłem właśnie po kilku miesiącach znaczną poprawę, bo i emocje zaczęły opadać. Moja dusza jakby przyjęła to, co ja myślałem. To wyglądało tak, jakby moje myśli były tym, co zasiewa moją duszę. I w ten sposób wyrwałem korzenie gniewu i zasadziłem coś innego. Wszystko było w duchu, poprzez zmianę myślenia na swój własny temat. Ale gdybym ja nie miał tej wiary w to, tak, że ja to mogę zrobić, że ja to mogę osiągnąć, no to przypuszczam, że albo bym przestał o tym myśleć, po prostu bym się poddał i nic by z tego nie było, bo nadal miałbym wewnętrzne przekonanie, że mi się to nie uda. Widzicie, kochani, to strach i wiara, można powiedzieć, to tak naprawdę jest mechanicznie to samo. Bo jeżeli masz pewność, że stanie się coś złego, no to wierzysz tylko w coś złego, tak? A jeżeli masz wiarę dobrą, to wierzysz, że stanie się coś dobrego. Ale nadal w gruncie rzeczy mechanicznie jest to samo. Wierzysz. Dlatego chciałbym, kochani, żeby w ogóle cały Kościół tak usiadł na dupkę i tak faktycznie zastanowił się, czy ja tak faktycznie mam to przekonanie w danych tematach. Czy ja faktycznie czuję wewnętrznie niezłomność? Czy ja to faktycznie doświadczam? Czy ja to faktycznie przeżywam? Bo jeśli nie, to musimy zmieniać myślenie.
pokutować z tych rzeczy, tak? Zmieniać to. Bo inaczej nic się nie będzie wydarzać. Będzie można się modlić lat 20 o coś, żeby coś przyszło. Tak? O Boże, daj mi to, daj mi tamto, daj cierpliwość, daj spokój, daj... No wpisz tutaj co chcesz. Cokolwiek będziesz się modlił, jeżeli nie uaktywnisz tego mechanizmu wiary, to nie będziesz miał podstaw, aby się dalej coś na tym oparło. To jest tak, jakby drzewu brakowało korzenia. Jak drzewu będzie brakować korzenia, no to nic się nie wydarzy. Ziarno nie wyrośnie. Więc szukaj, w czym masz wiarę. Zobacz, do czego masz wiarę. Jeżeli na przykład nie masz jeszcze wiary, żeby nie wiadomo jak bardzo zmienić swoje życie, ale na przykład masz wiarę w to, że możesz... O, mam wiarę w to, że mogę na przykład zacząć cieszyć się życiem troszkę bardziej niż zwykle. No to zacznij to w Bogu pielęgnować. Zasiej to w sobie. Działaj z tym. To są takie przykłady, takie proste. Oczywiście tutaj by było potrzebne na przykład rozmowy z jakimś duszpasterzem twoim, żeby dobrze dojść do strzału, w czym dokładnie pomóc, jeżeli potrzebujesz. Ale rozumiesz, zacznij od czegoś. Znajdź coś, w co wiesz, że na pewno możesz uwierzyć. Znajdź coś małego, pielęgnuj to i faktycznie miej tą pewność. Nie myśl o tym, co tam się nie wydarzy, nie wiedzie, jak bardzo jesteś tam niedoskonały, tak? Bo nie o to tu chodzi. Masz mieć pewność tego, czego chcesz mieć. Więc jak tej pewności nie ma, czy ty faktycznie wierzysz, nie? Właśnie to jest to. A dużo ludzi mówi, wierzę, wierzę, a w środku pełne wątpliwości. A wiara jest pewnością. I jako przykład na sam koniec, prosta rzecz. Jak często zastanawiałeś się nad tym, czy krzesło, na którym usiądziesz, utrzyma ci dupę, czy nie? Podejrzewam, że przez ostatnie parę lat ani razu nie zadałeś sobie tego pytania, kiedy siadałeś na krzesło. Czy ono wytrzyma? Czy ono mnie podtrzyma? Czy ja nie spadnę? Nie podchodzisz do krzesła, nie kontrolujesz go, nie sprawdzasz każdej nogi po kolei, czy śruby domocowane, czy też nie. Masz pewność. I to jest wiara. Po prostu idziesz i siadasz. To można nazwać wiarą. Dlatego właśnie pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga to są dwie jakby siostry. Nie ma jednego bez drugiego. Nie można powiedzieć, że się pokutuje bez zmiany, bez wierzenia w coś innego, tak? W tym momencie mówimy tu o wierze w Bogu. Wierzę w Bogu, tak? Nie da się tego oddzielić. Dlatego zastanówcie się nad tym, czy dobrze rozumiemy wiarę, czy też nie. Jeżeli widzimy, że dobrze tego nie rozumiemy, to warto by było tutaj sobie troszeczkę właśnie głowę odświeżyć. I zrobić tak, żeby dostosować się do Bożych wytycznych i tą wiarę faktycznie dobrze zrozumieć i zacząć adresować te tematy, żeby błogosławieństwa Boże przechodziły i faktycznie działały. Bo jak nie ma wiary, to też Bóg nie może działać. Bo ta wiara to jest taka waluta nieba. Wszystko, co mamy i wszystko, co otrzymujemy, wszystko, co bierzemy od Boga, bierzemy właśnie przez wiarę, jakoby to była drogą, przez którą to schodzi. Nie ma wiary, nic się nie wydarzy. Możesz się modlić, robić milion różnych rzeczy, nic się nie wydarzy. Wiara jest kluczem, kochani. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Możecie subskrybować kanał, jeżeli interesują Was takie tematy. Dajcie lajka, jeśli się podobało. Pozdrówka.